Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na Waszej kolejnej lekcji z A+. Dzisiaj się zajmiemy opisem skalarnym ruchu jednostajnego, czyli najbardziej prawdopodobnie pospolitej postaci ruchu, z jakim się możecie spotkać. Ruch jednostajny, jak sama nazwa już wskazuje, w ruchu jednostajnym szybkość jest stała. Dodatkowo w ruchu jednostajnym po prostej także prędkość będziemy mieli stałą. I niesie to za sobą pewne szczególne właściwości, dlatego że jeżeli szybkość jest stała, czyli jest niezmienna w czasie, to nam przedstawia dodatkowo tutaj ten wykres. W czasie ona się utrzymuje na tym samym poziomie. Jeżeli szybkość jest stała, to oznacza, że szybkość średnia tak naprawdę jest równa szybkości chwilowej. Dlatego, że w każdym momencie ta szybkość jest dokładnie taka sama, zatem średnia szybkość jest też dokładnie taka sama, jak szybkość w każdym punkcie. A zatem, pamiętamy, że normalnie szybkość średnią definiowaliśmy jako całkowitą drogę przez czas, w którym ta droga została pokonana. Ale ponieważ szybkość chwilowa jest równa szybkości średniej, okazuje się, że w ten sposób możemy zdefiniować także szybkość chwilową. Czyli szybkość chwilowa w każdym punkcie to jest całkowita droga przebyta do tej pory w tym trakcie ruchu, w którym ciało się porusza ruchem jednostajnym przez dane ciało, w czasie, w którym ta droga została pokonana. I rozważmy sobie dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to jest sytuacja, w której ciało, no dajmy na to jakiś klocek tutaj zielony, który sobie wprowadziłem, się porusza zgodnie ze zwrotem osi X, czyli w kierunku dodatnim. To jest zabieg czysto matematyczny. Ponieważ wiemy, że V to jest S przez T, zatem po prostych przekształceniach S równa się V razy T. Prawda? Ale teraz zastanówmy się, czym jest ta droga. Patrząc na tą oś tutaj, możemy sobie zauważyć, że tak naprawdę droga to jest, tak jak już sobie wcześniej mówiliśmy, x1 minus x2. Czyli jest zmiana współrzędnej ciała. W ruchu jednowymiarowym z tym nie ma żadnego problemu. Zmiana współrzędnej ciała, zatem delta x, czyli x1 minus x0. I to jest V razy T. No okej. Zatem, jak to sobie przekształcimy, to dostajemy, że x1 to się równa x0 plus V razy T. I dochodzimy do pięknej postaci, do pięknego równania, które nam opisuje współrzędną w zależności od czasu w ruchu jednostajnym wzdłuż jednej osi jednowymiarowym, które wygląda w ten sposób, że x od t to jest x0 plus v razy t. I coś niesamowitego możemy sobie zauważyć. Znaczy, coś niesamowitego, a tak naprawdę wyjątkowo trywialnego. Że x od t to możemy utożsamić z jakimś y-kiem. Tutaj t możemy utożsamić z jakimś x-em. V możemy utożsamić z parametrem jakimś a. A x0 z jakimś parametrem b. I dostajemy nic innego, jak tak naprawdę równanie funkcji liniowej w postaci parametrycznej. I co się okazuje, jak sobie narysujemy wykres x od czasu, to rzeczywiście zauważymy, że to ciało nam rusza od x równego x0 i liniowo ciach, w czasie się zbliża do jakiegoś x tam w danym momencie, prawda? Okej. I w tej sytuacji, w której mamy ciało poruszające się zgodnie z kierunkiem osi, mamy funkcję liniową rosnącą. Dobra, przejdziemy do drugiej sytuacji. To jest wszystko bardzo proste, myślę, że nie macie problemu ze zrozumieniem tego. Druga sytuacja jest dokładnie przeciwna, czyli dokładnie taka sama sytuacja, z tym, że ciało się porusza przeciwnie do kierunku naszej osi x. I w tym wypadku to będzie dokładnie odwrotne, czyli s to jest x0 minus x, to się równa vt, stąd x to jest x0 minus VT. No i teraz ten nasz współczynnik A jest tak jakby ujemny, dajmy na to, tak? I funkcja liniowa jest malejąca. Oczywiście prędkość nie będzie ujemna, tak? To jest po prostu, mamy na myśli to, że on jest skierowany, ten ruch przeciwnie do osi X. No dobra, a zatem funkcja liniowa jest malejąca i dodatkowo możemy sobie wyliczyć jeszcze taki jeden charakterystyczny punkt. Jego współrzędne, punkt, w którym będziemy mieli T0, tak? Czyli funkcja liniowa się przednie z osią OX. I w tym momencie
nasze ciało osiągnie współrzędną 0. No, to jest logiczne w jakimś przyjętym przez nas układzie odniesienia. Dobra, no to wszystko, jeżeli chodzi o opis skalarny ruchu postępowego, jednostajnego w jednym wymiarze. Na przyszłej lekcji się zajmiemy opisem wektorowym tego ruchu, więc będzie troszeczkę ciężej, ale wciąż są to wyjątkowo proste rzeczy, zatem myślę, że nie powinno być problemu. Okej, dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.